Gliwiczan zazwyczaj nie trzeba namawiać, żeby wyszli w sobotę wieczorem z domu, ale Gliwice Light Art Festival, który odbył się w sobotę wieczorem, przyciągnął na Starówkę i rynek prawdziwe tłumy. Bardzo serdecznie witamy Was na pierwszej edycji festiwalu Gliwice Light Art Festival. A latarki macie? Tak, mam. A możecie mi pokazać latarki? Tak. Sara, wiecie. I moja. O tak. Kolega powiedział, że właśnie coś się dzieje, wysłał mi filmik na YouTube, mi się spodobało, no i byłem na tych pokazach. Całkiem ciekawe. Trzeba było zobaczyć na pewno mapping na rynku. Trzeba było na pewno zobaczyć cewki Tesli. Widziałem mapping, który był po drugiej stronie. Naprawdę robi wrażenie, genialnie. Bardzo mi się podobały te palmy kolorowe. Podobały się te na rynku rękawice, które uderzały w siebie i była muzyka, różne piosenki. Tak, była kaciuszki. Tak, albo laskotek na płotę. Zobaczyłem testa, jestem zadowolony. Cały czas się przemieszczamy, wszędzie coś się dzieje. Tu na przykład jest też kapitalnie pokazane zdjęcie, ruchy obrazu. Właśnie tam widziałem, jak dzieci teraz się poruszają. Mam nadzieję, że będą dalsze takie atrakcje i więcej takich atrakcji będzie na Gliwicach. Rzeźby były podświetlane, były czerwone, były również pomarańczowe i niebieskie. Trzy. Pełno ludzi, wszyscy chcą sobie robić zdjęcia oczywiście. Koncentrowałem się, robiąc te rzeźby na tych pustych przestrzeniach. Ta rzeźba nie oddziela się od świata. Festiwal Sztuki Światła Gliwicki, pierwszy, który obejmuje różnego rodzaju performanse, różnego rodzaju wydarzenia, a wszystkie są w jakiś sposób powiązane ze światłem. Na Ikarze też było trzech chłopaków, którzy mieli akrobację pod tle muzyki, więc naprawdę super, rewelacja. Impreza, którą sfinansowało miasto, a zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatywa, pozwoliło nam zobaczyć Gliwice dosłownie w zupełnie innym świetle. Światło, nowe technologie, przecież z tym są kojarzone w tej chwili Gliwice. Ja też to mogę powiedzieć jako gliwiczanin, że jestem w ogóle super dumny z tego, że wracam po 20 latach do swojego miasta i mogę coś w tym mieście zrobić. Super sprawa. W sumie Gliwice mają sporo tego typu imprez. Co zmienia faktu, każda jak najbardziej. Dużo się działo. Dużo się działo.